Witam, witam, witam. Dzień dobry. O, moja kruszyna! Olga! Jak się masz? Niech no spojrzę, ale urosłaś. Coraz bardziej podobna do mamy. Jak dobrze, że już jesteś, kwiatuszku. Będziemy razem chodzić do fryzjera. Zabiorę cię do spa, gdzie tylko zechcesz. Zaczynam się dusić, tata. Kochanie, już dość. O, przepraszam. Jestem po prostu podekscytowana urodzinami naszej małej. Urodziny? Mówiłam, że nie chcę żadnych urodzin. Przecież nie mam tu przyjaciół. Violetta, uspokój się. Nie, tato, nie uspokoję się. Jeździmy od kraju do kraju. Linie lotnicze zgubiły moją walizkę, więc nie mam ubrań. I zmuszacie mnie do robienia urodzin, na które nie mam ochoty. Nie wiem, po co w ogóle mówię, skoro i tak was to nie obchodzi. Violetta. Pewnie potrzebuję trochę czasu. Jasne. Tutaj jest. Nie, nie, nie wchodź tam. Co się dzieje, tato? Co tam jest w środku? Nic, nic tam nie ma. To dlaczego się denerwujesz? Bo na pewno jest tam brudno i założę się, że jest bałagan. Olga już ci wyprała i wysuszyła ubrania, tak więc idź się ubrać. Linie lotnicze już szukają twojej walizki. Rozmawiała też ze swoją siostrzenicą, która da ci trochę swoich ubrań. No już, poczekaj tam. Masz do nich klucze? Przecież jedyną parę kluczy zabrał pan ze sobą do Europy. Zgubiłem je. Dobrze, no ja rozumiem, że pan nie chce, by zobaczyła, co tam jest w środku, ale przecież co jakiś czas muszę posprzątać. Zadzwoń do ślusarza, ale nic nie mów Violetcie. Ale przecież minęło jeszcze... Proszę robić to, co mówię, Olgo. Dobrze. Dobrze robisz. Robisz to, co trzeba. No bo przecież kiedy coś cię bardzo mocno trapi, tak się właśnie robi. Trzeba to ukryć głęboko na samym dnie serduszka i zakryć jak zmarszczeczkę dobrym makijażem. Kochanie ty moje, tak jest doskonale. Buzi. Uporządkować. Tyle rzeczy. Ubrałam ci ubrania. Proszę, już są suche. Dostaniesz też od mojej siostrzenicy trochę fajnych ciuchów, dopóki nie odzyskamy twojej walizki. Spokojnie, Ramalu już się tym zajął i przygotowałam ci twój ulubiony deser. Zobacz, jak ojej, pamiętam. Dziękuję. Moja kruszynko. Jeszcze zobaczysz, stworzysz sobie w tym pokoju swój mały świat. Ale po co, Olga? Ciągle się przenosimy z jednego miejsca do drugiego. O, rozumiesz? Jasne, jasne. Ale tym razem może być inaczej. Pamiętaj, że nadzieja zawsze umiera ostatnia. Mogę cię o coś zapytać? Co znajduje się w tym pokoju zamkniętym na klucz? W którym pokoju? Tym na końcu, no wiesz. Co? Zobacz. Co? O, w tym. Ale skąd ja mam wiedzieć, co się tam znajduje? Ja jak nic to? Nie wiem. Zawsze wieszaki. Wiesz. Wieszaki? Muszę pilnie znaleźć wieszaki do twojego pokoju. Co ja gadam? Jakie wieszaki? Nawet nie wiesz, jak bardzo cię potrzebuję.